Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy minęły dni ich oczyszczenia, zgodnie z prawem mojżeszowym, Maria i Józef zanieśli dziecię Jezus do Jerozolimy, aby ofiarować je Panu. Tak bowiem napisano w prawie pańskim: każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z nakazem prawa pańskiego: parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili małego Jezusa, by wypełnić odnoszące się do Niego przepisy prawa. On wziął Go na ręce i wielbił Boga. Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem, pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił ich Symeon, a do jego matki Maryi powiedział: on został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła 7 lat i owdowiała. Miała już 84 lata. Nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą. W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z prawem pańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z nim. Tę opowieść, to wydarzenie, o którym przed chwilą słyszeliśmy, zwykliśmy nazywać ofiarowaniem pańskim. Tak się nazywa też dzisiejsze święto. I skoro jest to ofiarowanie, bo rzeczywiście Maryja i Józef przynieśli Pana Jezusa do świątyni, żeby Go ofiarować, przedstawić Bogu jako pierworodnego Syna, skoro tak, to będzie rzeczą naturalną, że skojarzymy to święto, to wydarzenie też z śmiercią Pana Jezusa na krzyżu. Tak, to wydarzenie jest zapowiedzią męki Pana Jezusa, Jego śmierci na krzyżu. Zresztą ma to pewne odzwierciedlenie w tym, co Symeon powiedział do Maryi, mówiąc, że miecz przeszyje Twoją duszę. Pan Jezus był wtedy maleńki, więc gdyby nawet Symeon coś do Niego powiedział, jakieś takie prorocze słowa, to i tak Pan Jezus by ich nie zapamiętał. Więc Symeon powiedział do Maryi, zapowiadając to, co się wydarzy, zapowiadając jej mękę pod krzyżem. I co jest bardzo ważne w tym, o czym dzisiaj sobie przypominamy, co jest ważne w tym wydarzeniu, które nazywamy ofiarowaniem pańskim, w tym ofiarowaniu właśnie w świątyni, kiedy Jezus był mały,
I w tym ofiarowaniu, które dokonało się na krzyżu. W tym ofiarowaniu najważniejsze jest to, że to Bóg ofiarowuje się za nas. To nie my mamy się ofiarować Bogu. Zapowiedź tego faktu, że Bóg ofiarowuje się nam, mamy w tej sytuacji opisanej w tym wydarzeniu, kiedy Abraham na polecenie Pana Boga zamierza złożyć w ofierze Izaaka i wtedy Bóg posyła anioła, który go powstrzymuje i ostatecznie zamiast Izaaka zostaje ofiarowany baranek. Właśnie o tym mówi to nasze dzisiejsze święto, o tym mówi ofiarowanie Pańskie, że Bóg przyszedł ofiarować się za nas. To nie my mamy się Jemu ofiarować, ale On chce się ofiarować nam i za nas. Oczywiście ten fakt nie neguje tego, że my możemy się Bogu ofiarować. I Pan Jezus, myślę, że jakoś pośrednio mówi o tym, że bardzo tego chce, ale kiedy o tym mówi, to raczej mówi o tym, że powinniśmy się sobie wzajemnie ofiarowywać. Że On znajduje największą radość z naszej ofiary wtedy, kiedy my dajemy siebie innym. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy się Jemu ofiarowywali. Bóg potrzebuje tego, abyśmy się wzajemnie miłowali. On miłuje nas. Tę miłość nam objawił na krzyżu, właśnie ofiarowując sam siebie, samego siebie za nasze grzechy. Ale Bóg nie może patrzeć, tak chyba można by powiedzieć, nie może patrzeć na to, jak my się wzajemnie nie miłujemy. On bardzo by chciał, żeby między nami była zgoda i wręcz miłość. Miłość, dla której ofiara, dar z siebie jest po prostu czymś absolutnie naturalnym. Jemu bardzo na tym zależy, żeby po prostu między nami było tak dobrze, jak jest ze strony Pana Boga względem nas. Czyli, jak to powiedział sam Pan Jezus, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. To jest właśnie to, co ta najwspanialsza rzecz, jaką możemy ofiarować Bogu. Mianowicie ofiarowanie się drugiemu człowiekowi. Dawanie siebie. Oczywiście to nie ma oznaczać jakiegoś totalnego zapomnienia o sobie, bo wiadomo, że jeżeli nie będziemy w jakimś stopniu dbać o siebie, w wystarczającym stopniu, to po chwili już nie będzie czego ofiarować. Ale ostatecznie właśnie o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy żyli dla innych, żebyśmy byli darem dla innych, żebyśmy byli ofiarowani, ale ofiarowani z miłości, czyli nie z przymusu, nie z konieczności. Nie dlatego, że ktoś nam kazał, nie dlatego, że ktoś tego od nas wymaga, nie dlatego, że taki jest obowiązek, ale żeby to był dar, żeby to była ofiara płynąca z miłości. Pokochajmy ofiarę. Ofiara to jest coś pięknego, to jest po prostu miłość. I dlatego jest tak piękną rzeczywistością. A żeby sobie w tym pomóc, patrzmy na ofiarowującego się Pana Jezusa. Patrzmy na
Maryję i Józefa, którzy ofiarowują Jezusa w świątyni, ale patrzmy też na Jezusa, który ofiarowuje siebie na krzyżu. Po prostu się ofiarowuje, po prostu chce być i jest darem. Darem płynącym z miłości.